stanowisku Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy wspólnie na spotkanie, które zapowiada się interesująco. Arteta. Ale dzisiaj się naprawdę dzieje i dzieje. Tak, chociaż są mecze z przestojami, ale o tym nie można tego powiedzieć. Dobrze dograł. Brawo, interwencja na najwyższym poziomie. W ostatniej chwili przejęli. Kościelny. Tomas Rosicki. Brawo za to podanie. No i powstrzymał akcję. Ech, no i nie wyszło. Robben. Rafinha. Pizarro. Ribery. Choć wszyscy znają jego umiejętności dryblingu, fantastycznie zawsze radzi sobie w sytuacji 1-1. Niezwykle trudno jest mu odebrać piłkę. Piłka wyszła na aut. Tomas Rosicki. Sania. Arteta. Oddaje piłkę koledze. Ładna wrzutka. Nie udało się. Rozbity ten atak. No i przejęli w ostatniej chwili. Och, ładnie to zrobił. Podanie w pole karne. Arbiter przerwał tę akcję Podolskiego. Spalony. Allianz Arena to stadion na wskroś nowoczesny. Oddany do użytku został w roku 2005. Znajdują się tutaj m.in. dwa żłobki. A także największy parking w Europie, który może pomieścić gdzieś... Przenieśli grę z własnego pola karnego. Guzin. Rosicki. Kapitalne zagranie. To musi być gol. Oddał strzał głową. Piłka w siatce. Mamy powtórkę. Spójrzmy, jak znakomicie główkował. Świetna sytuacja. Bramka nie do obrony. Znakomicie gra głową ten zawodnik. Van Buiten. Ribery. Robi się niebezpiecznie. Świetne podanie. Czy to wykorzysta? No i mamy bramkę wyrównującą. Mamy powtórkę tej bramki. No, powiem szczerze, że odpowiedź wspaniała. Tracona bramka podziałała na nich jak płachta na byka. Widzimy teraz, jak wymanewrował obrońcę, zanim zdobył bramkę. Wilshere. A teraz przy piłce Schweinsteiger. Ładnie wymieniają podania. No i Mertesacker. Sania. Walcott. Tomas Rosicki. Wymiana podań między dwójką graczy. Arteta. Celnie, dobrze. Dobre podanie. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Dobra interwencja obrony. Claudio Pizarro teraz. Ribery. Czy to wykorzysta? Broni, ale piłka w grze. Koniec pierwszych 45 minut.
Do przerwy mamy remis. Spotkały się dzisiaj dwie równorzędne drużyny. I ciekawe, kto wygra. Ja na razie nie postawiłbym na żadną z nich. Tomas Rosicki. Ależ walczą o piłkę. Dośrodkowanie i za chwilę rozpoczniemy od bramki. Ładne podanie. Wilshere. Dobra okazja. Kapitalnie bramkarz. Rzut rożny dla Arsenalu Londyn. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Świetna współpraca. Oddaje piłkę koledze. Dośrodkowuje. No, dobry odbiór po stracie piłki. Miller. No i Pizarro. Ładne dogranie. Nie dał rady obrońca. Jest szansa na dogranie. Dobra piłka teraz do kolegi. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Niecelne podanie i będzie aut. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. Oliveri. Czy to wykorzysta? Schweinsteiger. Niecelnie i wciąż remis. Ryzykownie, ale udanie. Skutecznie dograł do kolegi. Dośrodkowanie. Akcja zatrzymana. Dostrzegł partnera. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Miller. Bardzo dobre podanie. Pięknie piętą, dokładnie do kolegi. Dośrodkowanie w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Spójrzmy, piłka w polu karnym. Dośrodkowanie trafia do obrońcy. Arteta. O, udało mu się ładnie podać. Kapitan broni i grają dalej. Pytanie, gdzie jest obrona? Javi Martinez. A teraz Schweinsteiger. No i Lam. Podanie. Czy to wykorzysta? Ależ podanie, to może być koniec tego spotkania. Bramka w końcówce, dająca im prowadzenie. Jaka radość. No, niewiele czasu do końca. Mamy powtórkę bramki, która daje drużynie Bayernu Monachium prowadzenie. Chyba tego już nie stracą. Widzimy w powtórce, jak kapitalnie zagrali, obejmując prowadzenie. Widać, jak perfekcyjnie opanował grę głową. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ważne przejęcie piłki, bo mieli rywale szansę na bramkę. Sędzia właśnie zakończył ten mecz.
Długo przyszło nam czekać na rozstrzygnięcie w tym spotkaniu, ale się doczekaliśmy. Tak, ale to jak piosence. I to już koniec, możemy iść. Właściwie więcej o tym meczu nie powiem. Mecz komentowali dla Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski. Dziękujemy i do usłyszenia.